Dostrzec, że ten Jedi ci dorównuje. Powtórz to, a utnę ci język. Odrośnie. Dagan, posłuchaj. Ten Jedi jest groźny. Ale za to my mamy to. Powieliłem już częstotliwość urządzenia. Możemy wejść, gdzie tylko chcemy. Świetnie, Ravisie. Ty, włącz węzeł w lesie. Udaj się na zniszczony księżyc. Wiem, gdzie Santari ukryła ostatni kompas. Dagan. Gdy go znajdziesz, uznam swą przysięgę za wypełnioną. I co dalej, przyjacielu? Galaktyka się zmieniła. Toczy się mnóstwo wojen, ale niewiele w nich honoru do zdobycia. Gdy dotrzemy na Tanalor, może zaplanujemy nową wojnę? Ty i ja. Być może. Zanim odejdę, mam zezłomować tego droida? Nie. Santari pewnie wyczyściła mu bank pamięci. Nie ma informacji na temat kompasu. Rozłożę go na kawałki i przeprogramuję, żeby teraz służył mnie. Can die. Okay. Okay. Dobra, ale co my dalej mamy do zrobienia? What the hell? Dobra. Tu jest zejście, tu nic nie ma, dobra. Okej. O, jeszcze mamy tutaj to. To bierzemy eko. Dagan może być wszędzie. Gotowy, Billy? Jeśli ty jesteś, to ja też. Zee! Dobra, Zee. Zabierzmy cię stąd. Pośpiesz się, Kal! Chce mnie przeprogramować! Ten droid należy do mnie. A zatem sama się
uratuje. Wymknąłeś się Reivisowi. Jak? Jak zwykle. Zabiłeś innego Jedi. Miażdża tych, którzy stoją na mojej drodze. Odejdź, albo podziel ich los. Może i czułeś się zdradzony przez Radę. Ale to była twoja rodzina. Cóż za arogancja. Wydaje ci się, że wiesz, co mną kieruje? Widzę, że zaślepiła cię obsesja na punkcie Tanaloru. Cokolwiek się stało, przeszłości nie zmienisz. Możesz mi zaufać. Może i masz rację. Przeszłość to łańcuch. Muszę go zupełnie przeciąć. Uff. Kalibrator jest mój. Droid jest mój. Tanalor jest mój. Mistrzyni Kree powinna cię trzymać w tym zbiorniku, aż zginiesz. Wolność. Trzeba było wpierdzić tam jeszcze. Kurde, do przodu. God damn it. Taki był plan. Boli? Jak się śmiesz? Cierp. Wow. Czarowujące. Pokroił jak szaszłyka. O, mamy teraz okazję ten. Pójść teraz tutaj do przodu. Kapsuły ratunkowe. Mogą się przydać. Nadal się trzymasz? Byłeś marną imitacją. Wow! Jak mnie gnoi, wow! Chyba nie mogę się bawić. Władzę każdego, kto stanie mi na drodze. Słuchaj. Szal mi cię.
Natychmiast przestań! Ty gnido! Woli? Już po tobie, Jedi. Mały, pomóż! Nie potrzebuję dwie apteczki. Poważnie? Klikam, jakieś opóźnienia są jak nic niestety. Delaye. Ach, te delaye. Za każdego, kto stanie mi na drodze. Jak śmiesz? Bezcelowe. Możesz dalej walczyć? Pomożesz? Ty głupcze! Strata czas! Trywial! Nóż! Tracisz koncentrację. Bezcelowe. Nie wydaje mi się. Gnido! Długo nie pożyjesz. Uff! Przyjazny koleżka, zmarnowałeś już dość mojego czasu. Tak łatwo się nie wywiniesz. Dzięki. Dwaj wojownicy w apogeum mocy połączeni braterską więzią. Legendarna historia. Zy. Mam ją. Do zobaczenia. Pięknie. Pięknie. Obsesja, ile wlezie. Ajajaj. Hej, mały.
z tym? Chodź, Zee, nie zatrzymujmy się. Tak chyba będzie najlepiej. Dagangera jest kompletnie szalony. Gadał bez ustanku o jakimś kompasie. Twoja właścicielka zbudowała je, żeby podróżować przez otchłań. Pierwszy raz o tym słyszę. Wymazała te informacje z twojej pamięci. To by sporo wyjaśniało. Cóż, Dagan jest pewny, że gdzieś mu zostawiła kompas. Miejmy nadzieję. Dagan wysłał Ravisa, żeby sprawdził kolejny węzeł na Księżycu. Może tam będzie. Znowu na Księżyc. Świetnie. No, och, mistrzyni Kree, dlaczego wysłałaś mnie, żebym uwolniła tego zdrajcę? Ludzie są skomplikowani. Może myślała, że zakon się pomylił. Szkoda, że nie możemy jej zapytać. Proszę, opuśćmy już to okropne miejsce. Już się robi. Najbezpieczniejsza droga. Jesteś pewien? Co ja ci mogę ci tłumaczyć, Jack? To świetnie. Zdenerwowany jesteś. Pójdę z nim. Skakuj, Zee. Do zobaczenia. Ja ci mogę powiedzieć, panie, jak ktoś nie lubi Path of Exile, bo nie umie angielskiego, to wiesz, dużo ludzi takich jest niestety. To Polaków. Nie znoszę tego. Dlatego też nie grają w Path of Exile. No, tak, tak. Tylko i wyłącznie o to chodzi. Wiesz, niektórych to Path of Exile przytłacza. Zbyt hardkorowa gra. No i wylądowaliśmy, w końcu. Gdzie? Przypomnij mi, bym tego nie robił. O! Bibi bup! Bup! Dagan musiał posłać Ravisa, aby przechwycił kompas. Zgaduję. Ale jeśli Ravis tam zmierza, to i my musimy się tam udać. Jest tutaj ten, pięknie. Niebezpieczne miejsce na złapanie ryby. Nie. To niebezpieczna ryba na złapanie miejsca. Jasne. No dobra, to nie wyszło, ale i sarkazm złą jest przynętą. Skupiam się zresztą na swoim celu, straszliwym, błotnym krabie. Jedna moja dawna załogantka, oficer na grapnelu, próbowała raz wyciągnąć kraba z morskiej piany, kiedy wtem, bam, poleciała za burtę. O, no proszę. Rybka. Na czym to ja? A tak, zmygnęła z pokładu jak kwel ryba z rybackiej pustki. Krab wciągnął ją za nostrze. A czasem trzeba uderzyć pierwszym, nieprawdaż? Nieprawdaż? Nie wydaje mi się. O, może i mądrze czynisz, że moralności nie uczysz się od kraba. Patrz, może i nie. Zostań na chwilę, a usłyszysz kolejny rozdział mej opowieści. No to dawaj, skuwa. A, wie.
więc chcesz usłyszeć, jak latałem na Grabnelu z załogą straszliwego kapitana Łanie Kaueta? Jasne, słucham. Ano, robota zaczęła się od niezłych opałów. Gdy tylko Grabnel wskoczył na orbitę, to zawyły syreny alarmowe. Z pomiędzy gwiazd wypłynął okręt wojenny pełen stróżów prawa i nas okrzyknął. Co to ma znaczyć? Warknął nasz kapitan. Toćmy prości rybacy. Kody transpondera twierdzą inaczej. Nadeszła odpowiedź. Jesteście na pokładzie kradzionej łajby. A w takim razie słuszniejście nas złapali. Rzekł kapitan. Chodź ta na pokład, oddamy co kradzione. Lecz gdy tylko szczury lądowe postawiły stopę na pokładzie Grabnela, nagle, bach! Karpun kapitana przeszył ich jak kwel ryby narożnie. Takiego numeru to swoją wędeczką nie wykręcisz, co? Szyper rzucił do mnie z obrzydliwym uśmiechem. Przyznam z przykrością, że tego czarnego dnia sam chwyciłem za harpun. Całymi latami nie oddawałem morzu złapanej ryby. Przynajmniej dopóki... Alem cię prawie zagadał na śmierć. Za jakiś czas dokończę gawędę, młody. Nice. Dobra, ona tutaj nic nie będzie miała? Powodzenia w szukaniu tego czytnika, Kal. I uważaj na siebie. Szumowy gnieżdżą się wysoko. Grząskie bagno, pięknie. Gotowe. A mówisz o połę, tak? O, w sumie. No wiesz, jakie... Nie wszyscy chcą i tak dalej, to wiesz, nie? To wygląda na czytnik. Albo jego resztki. Chodźmy, powiedzmy jej o tym. Mam złe wieści, Winnie. Czytnika nie da się już naprawić. O, moje projekty. Przepadły na zawsze. Przykro mi, Winnie. No. Spróbuję coś ci zorganizować w placówce. Jeszcze raz ci dziękuję. Nie ma sprawy. Proszę bardzo. Było szybkie. No, było szybkie. Moc jest ze mną. Moc jest ze mną. Jeszcze jest sporo zdanie do zwiedzenia, ale to nie teraz. To nie teraz. Co za pogłoska w ogóle? To jest tak... Saloon. A mówisz o Julii? No tak, to jest prawda, nie? Ale no wiesz... Nikogo nie będziesz zmuszał, nie? Na siłę. Ktoś nie chce, no to nie chce, nie? Tyle.
prawda. Prawda, niestety. Wchodź i znajdź sobie miejsce przy barze. Cześć, Monk. Dobrze cię widzieć, Kal. Co powiesz na orzeźwiające co nieco za sprowadzenie Zii w jednym kawałku? Oczywiście na koszt firmy. Jasne. Nie, dzięki. Może postawisz drinka Boudowi. Nie uratowałbym jej bez jego pomocy. Dobra, ale wciąż jestem ci dłużny. Cały salon mówi tylko o tym, że zabytek wróciła w jednym kawałku. Nie można odmówić tej staruszce pewnego uroku. Zgodzisz się? Do następnego. Świetna pasa, Kal. Mam dla ciebie kolejną wskazówkę. Co takiego? Polujący na nagrody droid imieniem Mesh bełkotał coś na kanałach pomiotów o tym laboratorium na roztrzaskanym księżycu. Ucisz go, dobra? Moim zdaniem jest zakałą tego zawodu. Załatwimy to. Prędzej czy później. Zuch, chłopak. Kolejne zlecenie. Więc to prawda? Z powrotem zajumałeś jeźdźcą tego droida? Chyba się nie znamy. O, szlak wybacz. Skoczyłem na ciebie, a krałka, fakt. Mów mi, Kal. Siedzę tu dłużej niż cała reszta tych żółtodziobów. Poza domą. I Gulu, i Gido. No i starą Tal, wiadomo. Szlak, znowu się rozpędziłem. Jesteś Kal, nie? Tak. A to Bidi. Bardzo miło mi was poznać. Bardzo miło. Uhuhu. Poszukiwacze opowiedzieli mi o dziwnym budynku. Specyficzne sześcienne wejście, mówią. To może być jedna z tych komnat medytacyjnych. Tak, też mi to przyszło do głowy. Daj mi znać, jak coś znajdziesz. Okej. Nie ma sprawy. Hej. Jak się czujesz, Zi? Znacznie lepiej, od kiedy opuściłam ten koszmarny statek. Czasy świetności na pewno ma za sobą. To samo można by rzec o całej galaktyce, czyż nie? Ale to pokrzepiające, że wciąż istnieją jakieś jasne punkty. Dlatego walczymy dalej. Dokładnie. Muszę powiedzieć, że dostrzegam ślady zakonu, mojego zakonu, w tobie i twoich towarzyszach. To bardzo pokrzepiające. Czasami trafiasz w samo sedno. Chwilowo nie mam czasu na rozmowy. No dobrze, to ty masz tutaj ten. Dobry wybór. To są pięć, to są runy jakieś, okej. Czyli tego jeszcze nie możemy. Raczej nie chcemy. Wróciłeś w jednym kawałku. Chyba jesteś zaskoczona. Masz smykałkę do pakowania się w kłopoty. Tak. Prawda? Bo tłumie przypilnować, żebym znajdował się po dobrej stronie lufy. Dobra cecha u przyjaciela. Bądź ostrożny. Dobrze. Pogadamy później. Dobrze, że udało się wam wrócić. Jak się wam podoba w Fajlunie? Jest uroczo zaniedbana i zupełnie wyjątkowa. Gdyby ta antena stała na Coruscant, czterokrotnie podbiłby scenę, a i tak ustawiałyby się kolejki. I co z tym czytnikiem? Poprosiłam Domę. Pracuję nad nim. Jeszcze raz dzięki za pomoc, Kal. Spoko. Nie ma sprawy. Witaj! Przeciwnicy już na ciebie czekają. O, dziękuję. Tylko głupi pójdzie łeb. Dawaj mi tego tutaj wąsa. Co my tu mamy? Dwóch tarczowników, tak? Okej.